Nasze zdrowie psychiczne, samopoczucie i pojawianie się objawów depresyjnych to efekt wielu powiązanych ze sobą czynników, w tym sytuacji życiowej, w której się znajdujemy, stylu życia, otoczenia, w którym żyjemy czy pewnych uwarunkowań genetycznych. Natomiast badania z ostatnich lat wskazują, że w kształtowaniu naszego nastroju i ryzyka rozwoju depresji duże znaczenie ma również nasza dieta. Coraz więcej dowodów naukowych sugeruje, że niedobory niektórych składników pokarmowych mogą przyczyniać się do rozwoju czy pogłębiania objawów depresyjnych. W mojej ocenie podejście do depresji jako do stanu, który może być również kształtowany przez nasze wybory żywieniowe, otwiera nowe perspektywy dla prewencji i terapii tej choroby i dziś postaram się państwu pokazać, które niedobory składników pokarmowych mogą pogarszać nasz nastrój i sprzyjać depresji, oraz wyjaśnię, jakie produkty i zioła warto stosować, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się depresji lub złagodzić jej przebieg, jeśli się ona już pojawi. Gdybym miał wybrać tylko jeden składnik, którego brak w największym stopniu może przyczyniać się do pojawienia się objawów depresyjnych, to byłaby to witamina D. Otóż już w 2013 roku w jednej z obszernych prac naukowych badacze dowiedli, że osoby o niskim poziomie witaminy D we krwi mają nawet 3,5-krotnie wyższe ryzyko rozwoju depresji w porównaniu do osób, których ciało jest dobrze wysycone tą witaminą. Jednocześnie dysponujemy też wynikami badań z ostatnich czterech lat, które potwierdzają, że suplementacja witaminą D sprzyja złagodzeniu objawów depresyjnych. Jak wykazali naukowcy, taki korzystny efekt odnotowano wtedy, gdy witamina D była podawana w dawkach rzędu od 2 do tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie. Zauważalnych efektów można się spodziewać po około dwóch miesiącach przyjmowania tej witaminy. Osobom zainteresowanym powiem, że istnieje wiele mechanizmów działania, poprzez które witamina D może oddziaływać na nasze zdrowie psychiczne. Dla przykładu, poprawia ona neuroplastyczność mózgu, czyli sprawia, że nasz mózg ma lepszą zdolność do tworzenia połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Ponadto bierze ona udział w produkcji neurotrofin, czyli substancji, które odpowiadają m.in. za przeżycie neuronów, czyli komórek nerwowych. Do tego witamina D jest zaangażowana w produkcję i aktywność neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, które są kluczowe dla naszego nastroju. Dodatkowo warto wiedzieć o tym, że witamina D reguluje nasz sen, w tym zapewnia jego odpowiednią jakość. Z kolei dobra jakość i właściwa ilość snu są bardzo ważne dla utrzymania zdrowia psychicznego. Wobec tych informacji, jeśli zmagają się Państwo z depresją lub mają po prostu obniżony nastrój spowodowany tak naprawdę różnymi przyczynami, to zachęcam, aby wykonać sobie oznaczenie poziomu witaminy D. Jeśli okaże się, że mają Państwo jej niedobór lub niskie stężenie bliskie dolnej granicy normy, to dobrze jest, aby jak najszybciej sięgnąć po suplementy z witaminą D. Do momentu osiągnięcia zadowalającego poziomu można pokusić się o stosowanie nieco wyższych dawek niż są oficjalnie rekomendowane. Mam tu na myśli dawki rzędu 6, 8 czy nawet 10 tysięcy jednostek dziennie. Z kolei w momencie uzyskania odpowiedniego stężenia można przejść na niższe dawki na poziomie 2 czy 4 tysięcy jednostek na dobę. Jeśli mowa o witaminach, które są kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego, to nie sposób nie wspomnieć o witaminie B12. Dla przykładu, wyniki badań opublikowane w 2021 roku pokazały, że osoby starsze z niedoborem B12 miały aż o 51% większe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów depresyjnych w ciągu najbliższych 4 lat. Z kolei w pracy naukowej opublikowanej rok później możemy przeczytać, że osoby dostarczające odpowiedniej ilości witaminy B12 wraz z dietą mają od 6 do 21% niższe ryzyko rozwoju depresji. Takie działanie wynika m.in. z tego, że witamina B12 jest kluczowa dla utrzymania prawdłowego stężenia homocysteiny we krwi, czyli cząsteczki, której nadmiar uszkadza naczynia krwionośne i nerwy, co wpływa negatywnie na funkcjonowanie mózgu. Gdy zabraknie nam witaminy B12, to wówczas dochodzi właśnie do wzrostu stężenia homocysteiny. Zresztą w jednej z prac znalazłem konkretną informację, że podwyższony poziom homocysteiny sprzyja rozwojowi depresji. Do tego, podobnie jak witamina D, tak również witamina B12 odgrywa ważną rolę w produkcji neuroprzekaźników takich jak dopamina. Co więcej, witamina B12 jest potrzebna do wyprodukowania osłonki milinowej, która nie tylko chroni komórki nerwowe przed uszkodzeniami, ale która to również zapewnia prawidłową i szybką komunikację pomiędzy neuronami. Uszkodzenie zaś tej osłonki lub niewystarczająca jej ilość na skutek niedoboru B12 może prowadzić do zaburzeń przewodnictwa nerwowego, co z kolei może manifestować się właśnie w postaci pojawienia się objawów depresyjnych. Jeśli zależy państwu na dostarczaniu odpowiednich ilości witaminy B12 wraz ze zwykłymi produktami, to dobrze aby w jadłospisie znalazły się produkty takie jak śledź, makrela atlantycka, pstrąg tęczowy, sardynki, łosoś, chuda wołowina, Mięso z indyka, kefir, jogurt naturalny, ser żółty, serek fiński, jajka, a od czasu do czasu warto sięgnąć również po wątrobę wołową lub drobiową. Z kolei, jeśli bardziej interesuje Państwa temat witaminy B12, to w górnym prawym rogu ekranu pojawił się odnośnik do materiału, który w całości poświęciłem temu składnikowi, w tym wyjaśniam w nim, jaki dobrze jest osiągnąć poziom witaminy B12 we krwi. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym Dzienniku Zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na wwwdoktorbartekpl dziennik Jak się okazuje, wystąpieniu objawów depresyjnych może sprzyjać również brak magnezu. Eksperci wykazali, że zbyt niskie wysycenie ciała tym pierwiastkiem zwiększa ryzyko depresji nawet o 79%. Z kolei analiza siedmiu badań naukowych z 2023 roku dowiodła, że podawanie wysokich ilości magnezu pomaga złagodzić objawy depresji u osób dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi. To wszystko tylko dowodzi temu, że magnez jest ważnym pierwiastkiem mającym realny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. A dzieje się tak dlatego, że przy braku magnezu dochodzi m.in. do upośledzenia pracy synaps, czyli miejsc, w których następuje przekazywanie impulsu nerwowego z jednej komórki nerwowej do drugiej, co może prowadzić właśnie do zaburzenia nastroju, w tym depresji. Ponadto spożywanie magnezu wiąże się ze złagodzeniem ogólnoustrojowego stanu zapalnego, który to wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne. Poza tym, omawiany pierwiastek jest ważnym składnikiem regulującym jakość snu. Jego brak zaburza zaś cykl snu i czuwania, co stanowi podłoże dla rozwoju depresji. Wobec tych informacji za jak najbardziej zasadne uważam włączenie do diety wielu produktów będących dobrym źródłem magnezu. Zaliczam do nich przede wszystkim kaszę gryczaną, kaszę jęczmienną pęczak, ryż brązowy, pestki dyni, nasiona słonecznika, migdały, orzechy włoskie i laskowe, nasiona czyja, chleb żytni razowy na zakwasie, fasolę białą, kakao, a także gorzką czekoladę. Poza tym warto wiedzieć, że niektóre wody mineralne obfitują w magnez. Jedną z takich wód jest magnezja. I tu bardzo ważną informacją jest to, że magnez pochodzący z różnego rodzaju wód odznacza się bardzo dobrą przyswajalnością. Jeśli zaś ktoś z Państwa zdecyduje się na dostarczanie magnezu dodatkowo w postaci preparatów, to od siebie polecam formy chemiczne tak jak cytrynian, jabłczan, taurynian, glicynian czy treonian magnezu. Jeśli chodzi o składniki mineralne, które mają istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego, to nie sposób nie wymienić też cynku. Pierwiastek ten działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, za sprawą czego chroni układ nerwowy przed uszkodzeniami. Do tego wpływa on na aktywność tzw. neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, czyli substancji, która odpowiada za powstawanie nowych neuronów. To z kolei przekłada się na to, że może w pewnym stopniu uchronić nas przed depresją, zaś jego niedobór może dokładać cegiełkę do pojawienia się tej choroby. Zresztą szereg prac naukowych dowodzi wprost, że brak cynku wiąże się z obniżeniem nastroju, stanami lękowymi i zwiększonym rozdrażnieniem. Ponadto osoby z niedoborem tego pierwiastka częściej zapadają na depresję, zaś spożywanie go w zadowalających ilościach zmniejsza ryzyko rozwoju depresji średnio o 34%. Jeśli zaś chcieliby wiedzieć Państwo, które produkty zawierają najwięcej cynku, to jako ciekawostkę powiem, że najlepszym ich źródłem pokarmowym są ostrygi. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że jest to produkt słabo u nas dostępny i mało popularny. Ale warto wiedzieć, że jedna porcja ostryg, czyli około 3 sztuk, pozwala pokryć dobowe zapotrzebowanie na cynk w aż 400%. Jeśli zaś chodzi o produkty, które są nam bliższe, po dużo cynku znajdziemy w chudej wołowinie, wątrobie wołowej, kaszy gryczanej, nasionach sezamu, pestkach dyni, pestkach słonecznika, nerkowcach, orzechach włoskich, nasionach lnu, mięsie z piersi indyka, krewetkach, soczewicy i fasoli białej. Zagłębiając się w literaturę fachową znajdziemy też przesłanki, które dowodzą, że za obniżony nastrój i pojawienie się objawów depresyjnych w pewnym stopniu może odpowiadać też niedobór nieco mniej znanego pierwiastka, jakim jest Selen. I to, co ważne, to to, że prace naukowe pokazują, że deficyt selenu w diecie Polaków jest zjawiskiem powszechnym. Z tego też względu zachęcam, aby zainteresować się nieco szerzej tym składnikiem. Na potrzeby zaś tego materiału powiem tylko, co jeść, aby zadbać o dostarczanie odpowiednich ilości selenu. Otóż najwięcej tego pierwiastka znajdziemy przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego. Mam tu na myśli głównie ryby takie jak dorsz, śledź, sardynki, flądra, halibut i łosoś. Poza tym selen znajduje się też w jajkach, wołowinie i mięsie drobiowym. Dobrym źródłem selenu są również podroby, w tym głównie wątróbka z gęsi. Jeśli zaś chodzi o produkty roślinne, to wśród nich najzasobniejsze w selen są orzechy brazylijskie. Mniejsze zaś ilości selenu znajdziemy w kaszy gryczanej, ryżu brązowym, pestkach słonecznika i otrębach owsianych. Odpowiednie wysycenie ciała omówionymi dotychczas pięcioma składnikami pokarmowymi jest kluczowe, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się depresji. Poza tym uzupełnienie ich niedoborów pozwala też złagodzić objawy depresji, jeśli ta już się pojawiła. Niemniej warto mieć świadomość, że istnieje wiele innych czynników żywieniowych, które mogą mieć znaczenie w kontekście naszego zdrowia psychicznego. Dla przykładu, najnowsza praca z 2024 roku dowiodła, że ryzyko depresji znacząco wzrasta, jeśli spożywamy dużej ilości cukru. Przy czym chciałbym podkreślić, że wyjątkowo szkodliwe są słodzone napoje. Otóż analiza 10 badań obserwacyjnych pokazała, że osoby, które regularnie sięgają po tego typu produkty, mają nawet o 52% wyższe ryzyko rozwoju depresji w porównaniu do osób, które stronią od tego typu napojów. Taki efekt wynika m.in. z tego, że nadmiar cukru pobudza oś pod wzgórze przysadka nadnercza, co skutkuje nadmiernym uwalnianiem kortyzolu, który poprzez dość skomplikowane procesy biochemiczne sprzyja właśnie depresji. Ponadto w pracy, na którą przed chwilą się powoływałem, jej autorzy wskazali, że dieta o wysokiej zawartości cukru skutkuje obniżeniem poziomu wspomnianego już dzisiaj neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, czyli cząsteczki działającej ochronnie na układ nerwowy. Jej niskie stężenie również dokłada cegiełkę do pojawienia się objawów depresyjnych. Do tego wysokie ilości cukru powodują stan zapalny, który, jak już dzisiaj powiedziałem, jest jednym z czynników zwiększających ryzyko depresji. Tu tylko wyjaśnię, że jest to spowodowane tym, że cząsteczki prozapalne krążące w naszym ciele zaburzają produkcję, metabolizm i transport neuroprzekaźników, które wpływają na nastrój. Mowa tu o neuroprzekaźnikach takich jak dopamina i glutaminian. Jako ciekawostkę też dodam, że dieta bogata w cukier sprawia, że depresja może być bardziej oporna na leczenie. To, o czym przed chwilą powiedziałem, jest tylko jednym z wielu argumentów przemawiających za tym, abyśmy ograniczyli spożywanie produktów zasobnych w cukier. Mam tu na myśli przede wszystkim wspomniane napoje słodzone, ale również słodycze, wyroby cukiernicze, dosładzane przetwory mleczne, syrop z agawy, syrop klonowy czy niskiej jakości dżemy. Teraz chciałbym jeszcze krótko powiedzieć, jakie produkty spożywcze i składniki pokarmowe mogą ustrzec nas w pewnym stopniu przed depresją lub złagodzić jej przebieg. Otóż jednym z takich składników są kwasy tłuszczowe omega-3, których najlepszym źródłem są tłuste ryby morskie, o których już była dzisiaj mowa. Jeśli już ktoś z Państwa zmaga się z depresją, to mogę zasugerować również stosowanie omega-3 w postaci preparatów, które zawierają w składzie kwas eikozapentenowy, czyli EPA, i kwas dokozaheksenowy, czyli DHA. Według literatury fachowej, dawka przynosząca korzyści zdrowotne w celu złagodzenia objawów depresyjnych to od 1 do 2 gramów dziennie. W walce z depresją pomocnym rozwiązaniem może być też podawanie probiotyków. Obszerna praca naukowa z 2021 roku dowiodła, że probiotyki są skuteczne w łagodzeniu przebiegu depresji, jeśli są stosowane jako dodatek do standardowego leczenia przeciwdepresyjnego. Bazując na literaturze fachowej, mogę powiedzieć, że dobre rezultaty osiągnięto, gdy stosowano takie gatunki dobroczynnych bakterii jak Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum i Lactobacillus plantarum. Dotarłem również do najnowszej pracy naukowej z marca 2024 roku, która jednoznacznie udowodniła, że suplementacja kwasem foliowym jest przydatna w złagodzeniu objawów depresyjnych. A to dlatego, że na skutek szeregu przemian biochemicznych kwas foliowy wspomaga produkcję neuroprzekaźników takich jak dopamina i serotonina. Osobom zainteresowanym mogę powiedzieć, że korzystny efekt został osiągnięty, gdy kwas foliowy był podawany w ilości od pół mg, czyli 500 mikrogramów, do nawet aż 15 mg. Jeśli na własną rękę chcieliby Państwo stosować kwas foliowy, to należy sięgnąć po te niższe dawki rzędu 500 mikrogramów. Z kolei zasadność podawania wysokich dawek kwasu foliowego, które nawiasem mówiąc są sprzedawane jako lek, a nie suplement diety, należy najpierw skonsultować ze specjalistą. To, co myślę, że dla niektórych z Państwa może być pewnym zaskoczeniem, to to, że ochronnie w kontekście pojawiania się depresji działa kawa. Metaanaliza 12 badań pokazała, że regularne spożywanie kawy wiąże się z mniejszym nawet aż o 36% ryzykiem rozwoju depresji przy czym najlepszy efekt ochronny zaobserwowano wtedy gdy kawa była spożywana w ilości 400 ml dziennie czyli około dwóch szklanek stąd jeśli dobrze tolerują państwo kawę to dobrą praktyką jest jej regularne spożywanie we wspomnianych ilościach z uwagi na to że w moim kręgu zainteresowań zdrowotnych szczególne miejsce zajmują rośliny zielarskie to podam państwu przykłady dwóch ziół które mogą okazać się pomocne w zmniejszaniu objawów depresyjnych Pierwszym z takich ziół jest ziele dziurawca. Składniki w nim obecne hamują aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkład wymienionych już dzisiaj neuroprzekaźników, w tym serotoniny i dopaminy, jak również norepinefryny i melatoniny. Poza łagodzeniem samej depresji, ziele dziurawca sprawdzi się w przypadku zwiększonej drażliwości, lęków, niepokoju i wyczerpania psychicznego. Ziele dziurawca można nabyć w formie gotowych preparatów ziołowych, takich jak depremin, hyperherba czy relan. Niemniej, ziela dziurawca nie powinniśmy stosować w przypadku, gdy przyjmujemy leki przeciwdepresyjne. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że dziurawiec jest ziołem o działaniu fotouczulającym. Dlatego też podczas jego stosowania należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Innym ziołem, które może okazać się pomocne w łagodnych czy umiarkowanych stanach depresyjnych jest kwiat szafranu. Poza tym, że szafran działa przeciwdepresyjnie. To dodatkowo wykazuje działanie wyciszające na układ nerwowy, a także działa przeciwlękowo. Znanie szafranu znajdziemy m.in. w preparatach takich jak depresanum, pozytywum czy szafraceum. Tak jak wspominałem na początku filmu, pojawienie się depresji jest uzależnione od wielu różnych czynników. Oczywiście to, co spożywamy na co dzień, nie jest tu najważniejszym elementem. Niemniej, jak udowodniłem, kwestie żywieniowe mają jednak swój znaczny udział. Niedobór niektórych składników pokarmowych może sprzyjać pojawieniu się depresji lub pogłębiać jej przebieg, zaś dostarczanie wybranych związków w zadowalających ilościach może zadziałać ochronnie. Dlatego zachęcam, aby wziąć ten aspekt pod uwagę. Pozostając zaś przy układzie nerwowym, zapraszam Państwa do obejrzenia jeszcze materiału, w którym opowiadam o adaptogenach, czyli produktach roślinnych, które pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia, łagodzą lęki czy poprawiają nastrój aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.